Dzień 13. Ta noc była spokojna. Noc była spokojna, jeśli nie liczyć niosących się echem odległych wystrzałów. Paweł krwawi. Wygląda na to, że z tego nie wyjdzie. Mark ma paskudne rany. Już jest lepiej. I Bruno... tylko ciężko ranni. Paweł śmiertelnie ranny. Cweto, trzeba zabandażować go. Jak tam? Bardzo zmęczona jest. Głodna, przybita. Bruno, głodny, ciężko ranny. Przybity. Marko załamany. Ciężko ranny, głodny. Paweł też tylko głodny, ale śmiertelnie ranny i załamany. Pawle, zajmę się twoją raną. To i tak bez sensu. Okej, jest opatrzony. Nie słucha się żadnych rad ani niczego. To Bruno wstanie. Jest ciężko ranny, przybity. Więc mogę jakoś jeszcze nim sterować. To może sobie pogadają? A zaraz. Uuu, żarcie! To trzeba wziąć koniecznie. Marko, na razie wszyscy tylko głodni. To dobrze. Mamy dwa razy żarcie, zaraz będziemy być może mieli kolejne. Krwawi. Trudna sprawa. Teraz to wychodzi na to, że... Ej. Czułbym się lepiej, gdybym mógł zapalić. Super. O, no. Ile to potrwa? Nie wiem. Wygląda na to, że co drugi dzień jest. Dobra, jak tam z wodą? Nie mamy filtrów. Nasze rzeczy? Jakieś tam jeszcze drobiazgi mamy. Dobra. Bruno. Filtry trzeba zrobić. Woda będzie. Będą 4 porcje. Jak Mr. Vernitrax napisał, jak zrobimy już porcje, to tego bandyci nie ukradną. Więc jak najszybciej trzeba to robić. Ile? Pewnie i tak 2 będą potrzebne. Bruno, dawaj. Się. Przydałoby się pogadać z innymi, prędzej czy później. Podnieść trochę na duchu. Bruno w końcu wcześniej był załamany. Już nie jest. Zobaczmy, co tam u niego. Jakieś ostatnie. Nie powinniśmy łazić po cudzych domach. Mamy własne problemy tutaj. Nie pozwólcie mi się wykrwawić. Zabandażujcie mnie, błagam. Nie interesuje mnie, skąd Marko wziął te zapasy. Cieszę się, że nie wrócił z pustymi rękami. Są jeszcze jakieś zwierzęta w mieście? Jestem tak głodny, że zjadłbym choćby szczura czy głębia. Kuchnia Brunona. Orientalne przysmaki. Szczury w cieście. Dawaj. Chcesz zjeść coś? Albo spalić szczura? To musisz niestety zrobić te filtry. Może ktoś przyjdzie na handel. Okej, co teraz? Zobaczmy do radia? Czy może coś uda się zrobić? Nie uda się. City Radio. Większość z nas nie potrafi sobie wyobrazić dnia bez kubka kawy.
W pokorę kawa jest towarem niezwykle trudnym do zdobycia. Jej ceny wystrzeliły w górę. Spekulanci zacierają tłuste rączki. Ostatnio dodano jedną stację. Zobaczmy, poszukajmy. To jest pogoda. Możliwe opady deszczu. Nasza rada na zimne wieczory. I tak dalej. Tutaj muzyka klasyczna. Tutaj mamy City Radio. To też. Radio 1. Jeśli mieszkasz w Pogoren, pozostań w domu i zamknij drzwi na klucz. Uzbrojone bandy wyległy na ulicę. A to? Stroje, no i co? To jest to dodatkowe radio. Jakoś tak nie da się wystroić tego. A co to może lecieć teraz? Okej. Może być. O! Polskie! No co ty gadasz? Czy to nie jest przypadkiem obywatel GC? Nie znam całej jego twórczości. Wolę umrzeć niż męczyć się dłużej w tym piekle. Zmęczona, sweta. Załamany. Dobra, czas pogadać w takim razie. Tutaj dochodzi powoli ta woda, ale to będzie dopiero jutro. To się nigdy nie skończy. Dawajcie. Skoordynowana rozmowa. W czworo się nie da chyba. Marko, nie smuć się. Chcesz pogadać? Nie chcę. Mamy noc. No i super. Dobra. Mam najbardziej krytyczną wadę tej gry. Wszystko tutaj zmierza do tego, żebyśmy musieli kraść. Żebyśmy naprawdę pokazali najgorsze, na co stać ludzkość. Tu nie da się pogadać z kimś, kto jest do ciebie negatywnie nastawiony. Po prostu zaczyna strzelać, nie możesz nic z tym zrobić. W ogóle nie możesz dogadać się. Albo ktoś chce handlować, albo nie chce. I tyle. Nic poza tym. To nie jest normalne. To niby pokazuje, jaka zła jest ludzkość, ale to tak naprawdę tylko jakaś patologiczna część, która nie potrafi rozmawiać zupełnie. Bo w ogóle nie wpada na taki pomysł. Świat nie jest aż taki zły, jak tutaj jest. Tutaj już jesteśmy w takim momencie, że naprawdę musimy już zabijać, kraść i tak dalej. No bo gdzie? Wszystko albo odwiedzone, albo jakieś niebezpieczeństwo. Nie można nic sensownego zrobić. I co, gdzie idziemy w takim razie? Do tej rudery, po materiały, broń, części? Nic innego sensownego tutaj nie ma. W garażu nagle... zaczęli nas atakować. To ponoć był jakiś bug, który jest teraz załatany, ale skoro już jest do nas negatywnie nastawiony, to ja nie chcę tam iść. Bo pewnie i tak jest cały czas. Tutaj ostrzelany domek. Materiały, bardzo dużo broń, części. Ludzie uciekali stąd w pośpiechu. Stąd sporo wynieśliśmy. Ordera? Materiały bardzo dużo, broń dużo, części dużo. Na razie nie jesteśmy przyciśnięci z jedzeniem, to spróbuję gdzieś pójść po jakieś przedmioty, zrobimy drugą pułapkę na szczury i będziemy samowystarczalni, przynajmniej w kwestii jedzenia.
Śmiertelnie ranny, ciężko ranny. Marko, wybacz, ale niestety... Ach, przybity jest, super. Z kolei tutaj Paweł jest ranny. Ha. Przybity. A Bruno z kolei też jest przybity? Załamany? Przybity? Czemu przybity? Tutaj powinno być załamany. Okej. W takim razie Bruno tam idzie. Ma 10 miejsc w plecaku. Cweta czuwa znowu. A reszta śpi w łóżkach. Czyli ja nic nie biorę, bo tam nie mam być nikogo. Cweta będzie mogła się bronić dzięki nożowi. Chciałbym to zobaczyć. A może i nie? Mamy surowe jedzenie. W sumie to mógłbym też zabrać, żeby oni na mnie zabrali. No ale będę miał mniej rzeczy do wzięcia. Mniej miejsc. Okej, nic nie biorę. Bruno. Okej, tutaj mamy jedną beczkę na wyjściu. Tutaj ja wcześniej powrzucałem przedmioty. Czy tutaj ktoś jest? Tutaj był szczur wcześniej. No i cały czas jest. Ciekawe, czy mogę go zabić pięściami. Spokojnie, Bruno, spokojnie. Mamy całą noc. Oho, na wymianę będzie. Good. Pięści bij szczura. Gdzie on jest? Poszedł na górę albo na dół. Mało życia w Brunie. Słabo. Co tutaj się kryje? No tak. O, tu jest szczur. Czy nie mogliśmy go zabić? Jeszcze się upewnię. Dobra, drewno. Mam nadzieję, że to ciebie nie przeciąży. Czy tu jest. Widać go. Łap drania. Nie da się. Byłaby ikona. A tu. Przy okazji. Szkoda też, że nie można zdecydować, z której strony zachodzimy. Czasami bardziej opłacalna jest druga. Okej. Mamy wodę. Dobrze. To trzeba w takim razie dostarczyć to, co wzięliśmy tutaj. I tak, zostawić wszystko. Okej, teraz na górę. Mam nadzieję, że to tylko szczur łazi. To jakiś wisielec był. Może raczej zwisielec. Bo zwisa. Tutaj jeszcze do wzięcia jest ta reszta i tu zamknięte drzwi, z tego co pamiętam. Jak szczur się przedostaje tamtędy? Aha, pod drzwiami. Pewnie broń jest ukryta właśnie tam. O. Mam nadzieję, że jeszcze starczy miejsca. Chyba starczy. Tam nie do końca było wypełnione jedno z belek. Dobra. Bierzemy ten gruz, przerzucamy tam. Następnym razem będzie po prostu szybciej. A jednak nie mogę wszystkiego wziąć. No dobra. Mamy czas. Dawaj tutaj. I tak, wyrzucamy od razu. Potem zdecydujemy, co zabrać od rzeczy najważniejszych. Tak. Tutaj jeszcze. Zaraz wracamy. No i mamy teraz wyczyszczone. Nie trzeba pamiętać o tym, że jeszcze coś jest do wzięcia. Po prostu wszystko, do czego mieliśmy dostęp, już wzięte. Przy
dałoby się zrobić łom. I jeśli będzie taka możliwość sensowna, to go zrobię. Dobra. Więc tak, zioła na razie tak słabo, woda na pewno. Okej. Został jeszcze cukier i tyle. Szkoda, że tylko dwie deski można brać. Naraz. Zioła. Dobra, biorę. Może w ogródku zielarskim, czy tam zielarni jeszcze. Zrobimy coś. Dobrze. To tak, może tutaj 8. Wodę sobie odpuścić. No, chyba tak. To będzie na handel po prostu i tyle. A teraz użyteczne rzeczy. Tak, mamy mało desek, ale jeszcze drobiazgi są potrzebne. Chyba sporo tych drobiazgów, ponieważ przydałby się upgrade do naszego warsztatu metalurgicznego. A do niego potrzebne jest bardzo dużo jednego i drugiego. To chyba jeszcze dachy. Coś czuję, że i tak będzie za mało. Dobra. Wziąłem ile się dało. Idziemy. Bruno wrócił.